Ostatnio, zupełnie przez przypadek, odkryłem, dlaczego coachingi, mentoringi, szkolenia, programy rozwojowe nie działają. Wiecie, dlaczego nie działają? Dlatego, że przesadzamy w tych programach z podlewaniem. Czyli bierzemy pracownika albo lidera na szkolenia, na coaching, na mentoring, ładujemy mu w głowę wiedzę, uczymy jakichś postaw, zachowań, a potem on wraca. Wraca do siebie, do swojego miejsca pracy i co? Wcale nie rozwija się tak pięknie, jak te kwiaty, tylko jest tłumiony przez cały system. System, otoczenie, pracownicy wokół chcieliby, żeby on się w ogóle nie zmieniał. Żeby wszystko zostało tak, jak było. No to gdzie jest tajemnica sukcesu? Dlaczego te rośliny rosną? Dlatego, że poza konewką jest też drugie narzędzie. Jest sekator. Naprawdę, jeżeli chcesz zmiany, jeżeli chcesz rozwoju swojej czy pracownika, pamiętaj o sekatorze. Pamiętaj o tym, żeby poprzycinać te gałęzie, te liście, które tłumią rozwój. Dlatego, że nie wystarczy tak naprawdę tylko zainwestować w tego pracownika, który się będzie rozwijał, ale trzeba zmienić system. Trzeba przyciąć to otoczenie, żeby zaakceptowało obszar do wzrostu dla tego, którego podlewamy, który ma rosnąć. Także pamiętajmy, do wzrostu to nie tylko konewka, ale i sekator jest potrzebny.